Rozmawiamy z Piotrem Stanisławskim z Balinackiego Ośrodku Kultury, sprawcą tego całego tutaj zamieszania na scenie, które się zaraz rozpocznie. Brałeś udział w wybieraniu gwiazd, osób, które będą tu występowały. Podobno jest spory rozrzut, od miłych piosenek do thrash metalu. Opowiedz, co wybrałeś, czego się możemy tutaj spodziewać zaraz na scenie. Tegoroczne Dni Barlinka są imprezą złożoną z występów wielu zespołów z naszych partnerskich miast, Schneverdingen i Exios w Szwecji, a Schneverdingen w Niemczech, które wzbogaciły nasz tegoroczny program, a naszą perełką, gwiazdą wieczoru dzisiejszego, którą będziemy mogli za niedługi czas usłyszeć, jest grupa Big Cyc, którą wybieraliśmy razem, wspólnie w naszym Domu Kultury, ale ja bardzo osobiście chciałem, żeby zagrali, bo jest to jeden z tych autentycznych zespołów, którzy grają muzykę rockową, nie jakąś plastikową popelinę, tylko autorską muzykę prawdziwą, opartą na gitarowym graniu. I to są też ludzie, którzy mają coś do powiedzenia. Przed chwilą wyrywali mi mikrofon, chcieli rozmawiać o wszystkim, od polityki po zwykłą codzienność. To też miało znaczenie, żeby to był taki zespół? Tak, ten zespół ma jakąś misję do spełnienia. Uważam, że to są chłopaki z pokolenia, które walczyły o wolność Polski, może w inny sposób niż politycy, muzyką, dźwiękami i tekstami. Mają bardzo dużo do powiedzenia w tej materii. Wskazują ludziom właściwą drogę, szczególnie dzisiejszej młodzieży, która może jest troszeczkę zagubiona. Te teksty są autentyczne, Skiba pisze bardzo mądre rzeczy i na pewno można wiele z tego wynieść dla siebie. A w takim razie, bardzo mnie ten thrash metal zainteresował. Powiedz, co tu jeszcze będzie można zobaczyć? Co tu się będzie działo? Tak trochę podaj więcej szczegółów, taki przedsmak, żeby tutaj wszyscy zaraz zaczęli szaleć przez sceną. Nie chciałbym wszystkiego zdradzać od razu, ale muszę powiedzieć, że będziemy mieli od hip-hopu do ciężkiego grania metalowego. Gradacja będzie z biegiem czasu, czyli od najlżejszych form do bardzo ciężkich na koniec dzisiejszego wieczoru. Będą to zespoły, jak już wcześniej powiedziałem, ze Schneverdingen oraz Exio w Szwecji, które zapełnią nam dzisiejszy program. Dziś i jutro. Jutro mamy też powtórkę. Jutro też zaczniemy, jak co roku w Barlinku, imprezę niedzielną, rodzinną, którą zapoczątkuje koncert zespołu Barlinek Uśmiechy, później grupa Feeling, no i później poleci program ten europejski, można powiedzieć, szwedzko-niemiecki. A co jest najważniejsze w tych wszystkich wydarzeniach? Może jeszcze oprócz tych muzycznych też możesz tutaj bardziej to rozwinąć. Na co szczególnie mieszkańcy Barlinka muszą się pojawić, wszyscy wyjść z domu i to zobaczyć? No w zasadzie trudno powiedzieć, co szczególnie. Cały ten program dwudniowy, w zasadzie trzydniowy, bo wczoraj mieliśmy też widowisko, takie, którego tytułem był Ogień. Później były fajerwerki, jak co rok oczywiście, które zafundował pan burmistrz. Myślę, że warto być przez 3 dni, bo każdy znajdzie coś dla siebie. Jest to impreza bardzo wartościowa, a najważniejsze jest to, że ta młodzież europejska spotyka się tu razem. My budujemy wspólną nową Europę. To jest młode pokolenie, które zbuduje lepszą europejską przyszłość. Niemcy, Szwedzi i Polacy. Dla nich to już jest zupełna normalność. Kiedy ja byłem w podstawowej szkole, byłem tylko raz w NRD i bardzo się z tego cieszyłem. A dzisiaj są inne czasy, nie mamy granic, można wziąć paszport, nawet nie trzeba go brać, można jechać swobodnie, gdzie się chce. I co będzie finałem dzisiejszego dnia? Właśnie Barlinek bardzo tutaj na tym polu intensywnie działa. W takim razie zapraszamy na koncerty. Europejska Noc Muzyczna. Tradycją się stało, że wybieramy najpiękniejsze wianki, później puszczamy je na wodę. Zaraz będziemy o tym wszystkim opowiadać, a są ze mną organizatorki konkursu na najpiękniejszy wianek. Pani radna, czym się pani kierowała? Co było najważniejsze podczas decyzji, komu przyznać nagrodę? No oczywiście te pierwsze wrażenie, także one były wszystkie na tym samym poziomie, naprawdę z roku na roku coraz to wyższy, ale zawsze jest coś takiego uderzającego, że widać,
dużo pracy, różnorodne w ogóle elementy, czyli kwiaty, jakieś ozdobniki. No i to, co tak urzekło. Ten wianek, który wydawał mi się najbardziej piękny, no potem okazało się po konsultacji, wygrał i dostał pierwsze miejsce. Inne oczywiście też. Reszta była na wysokim poziomie, no ale trudno było już podzielić między wszystkich uczestników nagrody. Każdy został wyróżniony. Tak, no nagrody każdy nie może dostać. Czego symbolem są te wianki, które tutaj mieszkańcy Barlinka przynosili? Zwykle w dniach ostatnich czerwca, około 24-25, organizujemy Dni Barlinka. A jest to związane i z dniami morza, i z nocą sobótkową. W związku z tym my, organizatorzy, bardzo szybko ten konkurs jak gdyby wpletliśmy w nasze organizacyjne, w naszą organizację imprezy, ponieważ dodaje on takich walorów, kolorów i przyjeżdżają panie ze wsi i bardzo chętnie biorą udział w tym konkursie. I staramy się w ten sposób również z tymi regionami wiejskimi jak gdyby nawiązywać kontakt i zapraszać ich w ten sposób na nasze imprezy. Drogie panie, czy możemy już zdradzić, który wianek wygrał? Oczywiście, to jest ten pierwszy wianek. Tutaj możemy, zrobiła to pani Henryka. Jeżeli chodzi o rozpiętość wiekową, że tak powiem, to i panie, które już mają ogromne doświadczenie, ale i młodzież i dzieci też, wygrał z numerem pierwszy ten wianek, także został wyróżniony. Tam z kolei z różami to jest druga nagroda, no i jeden spośród chyba ten trzecie. Resztę to już były te na tym samym poziomie. Także mamy przed sobą ten pierwszy wyróżniony wianek. No i zdradźmy jeszcze teraz, co się stanie z tymi wiankami dzisiaj wieczorem. Więc o godzinie 20 odbędzie się koronacja Królowej Puszczy. Jest to taka nasza już właściwie taki nasz fest duży, w którym biorą udział i dzieci, i młodzież. I po koronacji nasza nowa królowa zejdzie do jeziora z tancerkami, a przy jeziorze, przy pomoście będzie czekał łabędź i tancerki wrzucą te wianki do wody, ale nie wrzucą tak dosłownie, bo mamy przygotowane takie kręgi styropianowe, żeby te wianki nie zatonęły. One po prostu popłyną sobie w taką dal jeziorem na tych kręgach styropianowych razem z zapalonymi świecami, pochodniami, bo to już będzie takim właściwie wczesnym wieczorem. No trzeba zobaczyć. Dzień dobry. Czy pani nam zechce powiedzieć, czy pani jest autorką tych wspaniałych ciast? Tak. Sama wypiekam. Czy one jakoś się nazywają? No bo przyznam, że wyglądają przepięknie, szczególnie to owocowe. To jest owocowy właśnie, z dodatkami naturalnych owoców obecnie. Mam śmietankowy, chałwy z ananasem, tiramisu, czekoladowy, toffee. Cappuccino, palce lizać, migdałowy i rożki orzechowe. A ten taki największy grzech, ten taki, taka biała kostka, to co tak, to jest? Tak, to jest palce lizać. Ach, palce lizać, no na pewno tuczące, ale no są tak wspaniałe, że nie można się oprzeć. Proszę powiedzieć, czy pani się zajmuje pieczeniem ciast? Nie. Tak często, nie. Czy to po prostu takie hobby od dzisiaj? Hobby, to jest od jakiegoś czasu już. Jestem teraz na rencie i tak sobie piekę. Lubiłam piec i teraz sobie właśnie wypiekam. No to w takim razie życzymy wszystkim smacznego. Dziękuję.
Miasto partnerskie Schneverdingen od 18 lat współpracuje z Barinkiem. Jest to głównie wymiana młodzieży, ale o szczegóły zapytamy burmistrza tego miasta. Na czym polega ta współpraca, co jest w niej najważniejszego i co najbardziej sobie Schneverdingen we współpracy z Barinkiem ceni? Was sind die Schwerpunkte unserer Zusammenarbeit, diese Partnerschaft, Begegnungen und so weiter? Also zum einen das kulturelle Kennenlernen der Völker, also Balideck und Schneverdingen, dass wir Menschen uns gegenseitig kennenlernen, Schüleraustausch, Verständnis für die jeweiligen Probleme des anderen. To są, myślę, wesentliche elementy. Przede wszystkim polega to na tym, żeby się ludzie spotykali, wymiana młodzieży. Im wcześniej się ludzie poznają, tym lepsze są kontakty potem. No to są to nasze właśnie najważniejsze punkty współpracy. No właśnie, co było podczas tych 18 lat takim najważniejszym wydarzeniem we współpracy tych miast? Was war der Hauptpunkt oder Haupterlebnis unserer Zusammenarbeit? So was Besonderes? Ja, das Kennenlernen. Wirklich das Kennenlernen. Ich hatte ja vorher noch nie mit polnischer Sprache kennengelernt. Alleine zu lernen, mal zuzuhören. Die polnische Sprache ist eine völlig andere. Einfach zu hören, wie redet der, was sagt der. Das Thema des Übersetzens kennenzulernen. Ich war jetzt neulich in Schlesien und ich habe ja nun 18 Jahre Erfahrung in Balinek. Ich fühlte mich einfach sofort zu Hause. On mówił, że przede wszystkim polega to na tym, żeby ludzie się poznali, spotykali i żeby, nawet jeżeli pojadą w inne regiony Polski, żeby rozumieć mentalność tych ludzi. Żeby nie stać tam i po prostu jako ktoś obcy, tylko żeby to już byli przyjaciele. I właśnie takie spotkanie, zintegrowanie ma miejsce dzisiaj tutaj na rynku balineckim. Jest też z nami wyjątkowa postać, czyli królowa Wrzosu. Mieszkańcy Barinka wybierają od kilku lat swoją królową, a zainspirowała nas właśnie ta tutaj wyjątkowa historia. Proszę opowiedzieć, jaka jest historia królowej. Zaraz porozmawiamy też z samą królową. Królowa jest wybierana w Schneverdingen od roku 1922. Ta królowa jest 66. królową, a za rok będziemy mieli jubileusz 90-lecia wyborów królowej. I królową wybiera nasz burmistrz. Du bist der Hauptwähler von. Ja. Wybiera nasz burmistrz i jak widać. Wybiera zawsze osobę. I wybiera pod swój wzrost, tak. W takim razie muszę zapytać burmistrza, czym akurat ta piękna dziewczyna ujęła go za serce, że została królową. Warum hast du gerade sie ausgewählt? Das hat einen ganz besonderen Grund. Mir wurden 4 Bilder vorgelegt mit Namen. Sie ist die Tochter meines Nachbarn. Und dann war klar, sofort sie. Miał do wyboru 4 dziewczyny, a ta młoda dziewczyna jest po prostu córką jego sąsiada. Nie mógł innej wybrać. W takim razie chciałabym jeszcze zapytać królową, co jej się najbardziej podoba i co jest największym zaszczytem i jakie ma plany na cały okres roczny swojego królowania. Was gefällt dir am besten an deinem Amt und die Höhepunkte und was hast du noch vor? Also am besten gefällt mir, dass ich ganz viele fremde Leute kennenlerne und das Beste ist natürlich hier, dass ich andere Länder, andere Kulturen kennenlerne, einmal Polen, also Balinek und Eksjö in Schweden. Przede wszystkim mi się podoba to, że może poznawać ludzi na całym świecie, można powiedzieć tutaj w Polsce, w Szwecji jeździ, też do miasta partnerskiego. Po prostu spotkanie z ludźmi, poznawanie nowych ludzi. To jej się najbardziej podoba w tym jej urzędzie. I na zakończenie chciałabym jeszcze zapytać o takich kilka słów, jakbyście chcieli Państwo podsumować swoje miasto, co jest właśnie takie charakterystyczne, najważniejsze. To będzie pytanie do burmistrza. Wenn wir jetzt sagen würden, was ist das Wichtigste in Schneverdingen, was würdest du sagen? Schneverdingen ist ein zentraler Ort in Norddeutschland mit 3 internationalen Flughäfen. Schneverdingen Hamburg, Schneverdingen Bremen, Schneverdingen Hannover. My zawsze żartujemy, że nasze miasto jest najbardziej atrakcyjnym miastem na północy Niemiec, ponieważ mamy 3 międzynarodowe lotniska. Schneverdingen Bremen, Schneverdingen Hamburg i Schneverdingen Hannover.
Zapraszamy do naszego miasta oczywiście. Zapraszamy do Schneveldingen. Cieszymy się też, że mieszkańcy tego miasta, burmistrz i królowa goszczą u nas i zapraszamy do dalszej wspólnej zabawy. Dziękujemy bardzo. Bochańska, TVB24. Jesteśmy na Dniach Barwinka, gdzie za chwilę zagra kultowy zespół Krzysztof Skiba, JJ. Wszyscy znamy tych facetów i trzymam takie pytania do Was. Pierwsze jest takie. Zaczyna się kampania polityczna. Czy można się spodziewać czegoś ostrego? Bo Big Cyc był zawsze znany właśnie z tego, że komentował aktualne wydarzenia polityczne. Co szykujecie? Szykujemy płytę nową i nagrywamy ją już i ona się ukaże pod koniec grudnia. Natomiast będzie to płyta polityczna, ale bardziej historyczna. Nie będzie związana z bieżącą walką polityczną i chyba na szczęście. Mi się wydaje, że ani jedna, ani druga, ani trzecia partia, które się biją o wejście do parlamentu, nie zasługują na piosenki Big Cyca. Ostatnia polityczna piosenka w naszym wykonaniu to piosenka autorstwa
kolegi JJ-a, warto rozmawiać o kontrowersyjnym dziennikarzu Janku Pospieszalskim, która parę miesięcy temu narobiła wiele szumu w internecie, a szum był tak duży, że jak wszyscy wiemy, tenże dziennikarz stracił program w telewizji, w związku z tym piosenka odegrała swoją skuteczną misję w przyrodzie. Natomiast przygotowujemy nową płytę, która będzie się nazywała Zadzwońcie po milicję. Jest to płyta, taki ukłon w kierunku prawdziwego podziemia z czasów, z lat 80., z czasów stanu wojennego. Znaleźliśmy kilka ciekawych nagrań z tamtego okresu, zespołów zupełnie zapomnianych. I ponieważ w tym roku jest 30. rocznica wprowadzenia stanu wojennego, więc taką historyczną płytę nagrywamy. Oczywiście to są nowe wersje tych utworów. Te nagrania, z którymi mieliśmy do czynienia, to są nagrania z prób, z koncertów, niedoskonałe technicznie, w związku z tym zespół w nowej wersji nagrywa te utwory, zachowując jakąś tam oryginalną linię melodyczną. I oczywiście premiera tej płyty będzie 13 grudnia, czyli w rocznicę właśnie wprowadzenia stanu wojennego. Ponadto wydobyliśmy dużo dźwięków i materiałów z Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie na przykład okrzyki z demonstracji, z rozruchów z Gdańska, z Nowej Huty, rozmowy milicyjne między radiowozami, przesłuchania i tak dalej. Te wszystkie dźwięki będą wkomponowane w płytę i mam nadzieję, że wyjdzie z tego taki bardzo oryginalny, ambitny projekt. No bardzo mnie zainteresowałeś. Właśnie, JJ, a kto jest autorem tekstów? To tam najbardziej na wykrzyczał coś na ale tej płycie? Na tej nowej płycie? Tak. Nie, no, to są płyty coverowe, czyli to są teksty zespołów z lat 80., które nigdy nie zostały nagrane. Te piosenki nigdy nie zostały nagrane i wydane na płytach. Funkcjonują tylko na kasetach, jakichś podziemnych nagraniach, które my restaurujemy i nagrywamy je w troszeczkę innych wersjach. Możemy natomiast co do wyborów zapewnić, że na pewno zespół Bixys nie włączy się w żadną akcję polityczną. Politycy, jak wiadomo, bardzo chętnie korzystają z usług artystów. Natomiast to jest wszystko na krótką metę, bo artystom prędzej czy później wychodzi to bokiem i nawet za 10 czy za 20 lat ktoś może wyciągnąć jakąś taką haniebną reklamówkę artysty zespołu, który gra na przykład na abilitacy na wiecach samoobrony czy na imprezach samoobrony, czego niektórzy artyści do dzisiaj się wstydzą. Czyli tak, płyta historyczna, ale co was najbardziej wkurza? No musicie mi powiedzieć, co was teraz najbardziej wkurza w polskiej rzeczywistości? No, takich rzeczy jest bardzo wiele. Brak dróg, wysokie podatki, wojna w Iraku i w Afganistanie. Uważamy, że polskie wojska powinny się wycofać z Iraku i Afganistanu. Ta wojna do niczego nie służy. Ja uważam, że polski żołnierz nie walczy tam o żadną wolność dla muzułmanów, tylko o ropę i pieniądze dla Stanów Zjednoczonych. W związku z tym, jako urodzeni pacyfiści, nikt z nas nie był w wojsku. Jesteśmy zdecydowanie przeciwko tej wojnie. Tracimy tam żołnierzy, którzy giną. I giną bez sensu, bo giną nadaremnie. Po prostu powinniśmy tych muzułmanów zostawić w spokoju i na pewno się czym prędzej stamtąd wycofać. To jest jedna rzecz. A druga rzecz taka krajowa, no to jest, wkurzają nas na przykład przyrost administracji. Pracę, którą mogłoby wykonać 3 osoby, w Polsce wykonuje 15 osób. Mieli zwalniać i w końcu nie będą zwalniać. No właśnie, a poza tym biurokracja ma to do siebie, że wiesz, rozmnaża się jak wirus, po prostu rozprzestrzenia się jak tajemnica bakteria. Jest tego coraz więcej, ona jest coraz silniejsza, coraz bardziej zmutowana, tak jak te wirusy tajemnicze, które gdzieś tam się tak pojawiły. Te panie takie niemiłe. Na kiełkach. Znaczy panie niemiłe, to panie może nawet są miłe, tylko jest ich za dużo. Wiesz, po prostu w Polsce na wszystko potrzeba papierka. Na każde, każdą czynność potrzebujesz zezwolenie jedno, drugie i tak dalej. W wielu krajach, żeby rozpocząć działalność gospodarczą, właśnie nie potrzebujesz żadnych zezwoleń w ogóle, tam załatwiasz to w 3 minuty. U nas trwa to bardzo długo i to hamuje gospodarkę, to hamuje rozwój naszego kraju. I takich rzeczy jest dużo, wiesz, no ale tak w ogóle to wiesz, powiem ci, że my w tej chwili mamy dość, wiesz, optymistyczne nastawienie do tego, co się dzieje. Uważamy, wiemy, że są ludzie, którzy uważają, że za chwilę przyjdą Rosjanie, przyjdą Niemcy, zabiorą nam niepodległość, że w ogóle zarzucą nas, wiesz, tutaj jakimiś towarami tajemniczymi, że w ogóle za chwilę Polski nie będzie, wiesz, nie wiem. Natomiast my właśnie tak nie patrzymy, uważamy, że Polska ma w tej chwili najlepszą sytuację polityczną od 300 lat. Jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy w NATO. Słuchaj, świeci słońce, my gramy koncert w centrum miasta na rynku. No właśnie, jak wam się Bawinek podoba. To nie byłoby do pomyślenia kiedykolwiek. Mamy nadzieję, że dziewczęta przyjdą, słuchaj, w letnich, wakacyjnych... A może w samych biustonoszach?
Symbol na, też na to, wasz. Na to liczymy, tak, tak, tak. Barlinek jest bardzo ładnym, zadbanym miastem nad jeziorkiem. Zresztą znamy to miasteczko, często tu przyjeżdżaliśmy. Rowery wodne, kajaki, łódeczki, piękne restauracje, bulwary nad jeziorem. Także miła turystyczna miejscowość i stolica polskiego Nordic Walkingu przede wszystkim. I trzeba... To... W koncercie będziemy trenować. Mamy kiki ze sobą, JJ przywiózł kiki. Trzeba ją tylko reklamować, żeby ludzie jeździli zamiast do Egiptu, tutaj do Barlinka, na żagle. Tak, tak, ja też... Barlinek, Paryż, Polski, Zachodni. O, pięknie, pięknie. No mieszkańcy Barlinka na pewno są teraz bardzo tak miło połechtani i będą bardzo te dziewczyny krzyczały na waszym koncercie. Ale jeszcze was nie puszczę, jeszcze mam jedno takie pytanie. Krzysiek, do ciebie, ale do JJ-a też, bo jesteście bardzo takimi autentycznymi, silnymi osobowościami. I chciałem cię zapytać, Krzysiek, co ty uważasz, co ty myślisz na temat tych takich programów, których teraz się mnóstwo rozmnożyło, które próbują z, wiesz, pomocą sztabu ludzi od PR-u, make-up, ciuchów, psychologii i wszystkiego innego, stworzyć gwiazdę. Rzeczywiście, my jesteśmy ostatnim zespołem, który nie powstał w wyniku konkursu telewizyjnego, w wyniku castingu w jakiejś wytwórni fonograficznej, ale rzeczywiście teraz zupełnie inaczej ten rynek wygląda. Słuchaj, ja nie mam nic przeciwko takim programom, jest ich w tej chwili kilka, może być, pewnie za rok będzie ich dwa razy tyle albo trzy razy tyle, przy czym jeżeli ludzie bawią się przy tych programach, jeżeli telewizja uważa, że to jest świetna rozrywka, to proszę bardzo. Natomiast okazuje się, że ludzie lubią tam wysyłać te SMS-y, być naciągani i tak dalej. Oczywiście wiadomo, że decydują nie SMS-y, tylko te stacje telewizyjne, które prezes telewizji, reżyser, który tam to wszystko właśnie podkręca. Natomiast SMS-y są po to, żeby wyciągnąć od ludzi pieniądze, a to jest oczywiste. Natomiast czyli coś obnażyliśmy, no właśnie na coś znaczy, takiego. To wszyscy... Jesteście za mili podczas tego wywiadu. Ale nie, to wszyscy wiedzą, że to jest jedno wielkie oszustwo. Natomiast zawsze tak było i tak będzie. Natomiast słuchaj, bo mi się wydaje, że taka gwiazda, to często tam są jacyś utalentowani ludzie, natomiast oni są rzeczywiście, tak jak zwróciłaś na to uwagę, operacyjnie pozbawieni osobowości bardzo często, bo osobowości nigdzie się nie nauczysz, nigdzie tego się nie wykłada na żadnych kursach, tak? To trzeba, albo to masz, albo tego nie masz, to jest tak zwana iskra Boża i są to często ludzie, którzy dadzą się właśnie ułożyć, uprasować, ugnieść, ulepić na wzór taki, jaki sobie wyobraża pani stylistka czy pan reżyser. No i to jest tak zwany hamburger. My to nazywamy hamburgery, czyli to są takie gwiazdy szybko do zjedzenia, wiesz, czyli po prostu, bo już za chwilę, za miesiąc, za dwa te gwiazdy, te osoby, będą już kolejne programy, telewizje będą lansowały kolejne osoby, będzie im zależało na pokazywaniu kolejnych osób, tamte nie będą przypominane, no i on jak hamburger, to znaczy, kiedy jest podgrzany, jest do zjedzenia, ale za dzień, dwa już jest niezjadalny. Bardzo mi się to porównanie podoba. Jest to pewna światowa tendencja, że w tej chwili lansuje się produkty, nie artystów, tylko produkty i produkty takie jak Lady Gaga, czy inni artyści stworzeni przez sztab ludzi poprzez jakąś taką wielką medialną kampanię stają się ogólnoświatowymi gwiazdami, ale tak naprawdę są to produkty, powiedzmy, jednorazowe, które bardzo krótko królują na scenach, na listach przebojów. Ale Lady Gaga jest bardzo wyrazista, wiesz, ja mówię o tych takich dziewczynkach i chłopczykach. Ale to jest też produkt, nad którym pracowały tysiące ludzi, sztaby ludzi. I jest to produkt, który w pewnym momencie się zużyje, bo ona jest tak przerysowana, że myślę, że za 2-3 lata już się zużyje i trzeba będzie wymyślić coś innego, coś pewnie przeciwnego, żeby na tym drugim biegunie powstała jakaś gwiazda czy jakiś zespół, który trochę inną grupę ludzi zainteresuje. Lady Gaga jest niczym więcej jak bardziej radykalną wersją Madonny, także Madonna szokowała strojami, to ona szykuje dwa razy mocniej. No, aż strach pomyśleć, co będzie po Lady Gadze, bo skoro... Lady Gadze będą chłopaki w jeansach i w flanelowych koszulach, żeby dać namiastkę normalności, bo wszyscy się znudzą tym produktem. Ale tendencja jest taka, że skoro Madonna występowała w strojach Sadomaso, Lady Gaga występuje w mięsie, to następna artystka powinna ubierać się w błoto albo, wiesz, w kabanosy, no nie wiem. No właśnie to, co jest zwykłe, zacznie nam się wydawać niezwykłe. No dobra, ale w takim razie może jeszcze was zapytam tak, ostatnie pytanie. A co wam się podoba
teraz na rynku muzycznym w Polsce? Czego warto słuchać i co jest jakimś właśnie takim autentycznym wzorem? No przede wszystkim staliśmy się normalnym krajem, w którym jest bardzo dużo ciekawych festiwali muzycznych. Przyjeżdżają do nas gwiazdy, tych gwiazd zachodu jest już tak dużo, że naprawdę można wybierać. I wydaje mi się, że kiedyś trzeba było jeździć do Berlina na koncerty, gdzieś do czeskiej Pragi, a teraz mamy wszystko to pod nosem, więc naprawdę lato jest, zapowiada się bardzo ciekawie. Wybieramy się na Manu Chao do Poznania na przykład. Ja bardzo lubię tego artystę i 5 lipca występuję na festiwalu Malta i bardzo chętnie go obejrzę. Już go raz widziałem, będę jeszcze raz oglądał. A jeżeli chodzi o Polski, to jest dużo młodych, utalentowanych zespołów. No niestety bardzo mało tych zespołów jest w mediach, ale to generalnie jest też światowa tendencja, że te zespoły przechodzą przez jakieś tam sito i po prostu zostają 2-3 kapele. Na festiwalu Rojka na przykład jest mnóstwo młodych, fajnych polskich zespołów, ale też ich nie znamy, bo ciężko dotrzeć. Jeżeli się w internecie czegoś nie szuka dość intensywnie, to nawet tam ciężko te zespoły usłyszeć i posłuchać. Że idę na koncert Ozziego Osborna. Będzie grał w Gdańsku, także Ozzy, dawny wokalista Black Sabbath, pan 60 parę lat i ciągle gra, ciągle koncertuje, także my też mamy szansę. Wielu wykonawców teraz 70-letnich, 60-letnich jest bardzo aktywnych. Ray Manzarek jest cały czas w trasie, a Bob Dylan jest cały czas w trasie, wiesz, więc to daje nadzieję, że my jako 40-latki jeszcze przed nami kawał grania. Tym bardziej, że wam odjęłam 10 lat, to powinniście czuć się młodsi. No właśnie, wyglądamy... My po prostu tak wyglądamy na 30-latków. To zapraszamy w takim razie na koncert, jeszcze powiedzcie tylko co zagracie i już... A będzie taki przekrój od kilku nowych piosenek po stare przeboje, także myślę, że ludzie nie będą zawiedzeni, będą się dobrze bawić. Dzisiaj jest świetna pogoda, także szykuje się miłe sobotnie popołudnie w Berlinku. Zwarty, rock'n'rollowy, wystrzałowy, wybuchowy, rewolucyjny program muzyczny. Zapraszam serdecznie na koncert Big Cyza. Big Cyz! We'll be right back.
teraz piosenka, która była grana na pierwszym koncercie zespołu, piosenka, która była nagrana na pierwszej płycie zespołu. Stary kawałek sprzed wielu, wielu lat, aż się boję powiedzieć sprzed ilu, ale ponieważ jest miła, sympatyczna rodzina, atmosfera, to powiem. Słuchajcie, piosenka sprzed 23 lat, pierwszy koncert, także nie ma się co oszukiwać, 23 lata na scenie. Zobaczcie, a ciągle młodzi, szczupli, przystojni. Jak oni to robią? Nie, ale poważnie, z okazji urodzin zespołu kolega JJ zaczął się odchudzać i schudł całe 10 kilo. Wielkie brawa. Ja zacząłem się odchudzać i przytyłem 3, prawda? Okej, dla Mistera numer Big Cysa, dla starych fanów, piosenka góralska Big Cys. Ale po 23 latach okazało się, że różnica niezbyt wielka. Okej, pewnie, no to dorzucamy do pieca kolejny numer z tamtych czasów. Tym razem piosenka o kobiecie, ale nie będzie to piosenka o Edycie Górniak, o Violecie Villas, o Dodzie. Będzie to piosenka o artystce z wyższej półki. O kobiecie, dzięki której nasze i wasze życie jest bardziej luksusowe. A chodzi oczywiście o słynną i legendarną babcię klozetową. Wielka miłość do babci klozetowej, Big Cys! Czarne kapcie, patrz, sztuczność tego, to jest dzikie.
zespołu pieśni tańca Big Cyc. Dziękujemy. Dobranoc. Bardzo kulturalny program pod tytułem Taniec na wzgodzie! Nie! Nie chcecie Polsatu! Nie! Nie chcecie TVN-u! Nie! Chcecie z tych grupów z Niedzielza! Nie! Dobra, to ile jeszcze mamy grać? Godzinę? Tak! Jeszcze 2 godziny? Tak! Jeszcze 4 godziny? Tak! Mamy grać za Jona? Tak! Mamy grać przez 2 dni? Tak! Ja to wytrzymam, kurczę, nie jako ochrona. Jeszcze trochę. Słuchajcie, mieliśmy przed chwilą, otrzymaliśmy bardzo ważny SMS z Radia Maryja od ojca dyrektora, który zamówił jedną z piosenek. Tak więc pamiętajcie, młodzieży, że lepiej słuchać ojca ryzyka, niż pod kątem się zykać. I teraz właśnie piosenka ze specjalną dedykacją dla ojca dyrektora, Moherowe Berety. Jak powszechnie wiadomo, istnieją różne rodzaje służb specjalnych. Niebieskie berety, super komandosi. Czerwone berety, super, super komandosi. I moherowe berety, super, super, super komandosi. Moherowe berety, Big Cyc. Thank you.
Marathon!